witam was serdecznie. Kolejną postacią do przedstawienia będzie Daishi Kankan Grand Yes. No i zobaczymy, jaką on będzie miał siłę względem właśnie Dragon Ball Xenoversa. Oczywiście to jest postać modowa, nie będziecie jej mieli w oryginalnej części gry. No i zobaczymy ten Daishinkan, jaką ma siłę. Uderzenie 120, 480, uderzenie objawienia. Na gniew Boga zniszczenia. Kolejne tutaj cięcie. Cięcie śmierci to było. Ostrze wiru. Na 3500. Kolejny Requiem dla zniszczenia. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Tysiąca. Symfoniczna destrukcja. Na 6874. No i on tutaj to samo, myślę, że nie będzie miał czegoś takiego jak przekroczenie limitu. Jednak ta postać też ma symfoniczna destrukcja. Zobaczymy jeszcze raz. Tak jest, jego energia jest jeszcze mocniejsza. Także tutaj była jego najmocniejsza techniką, właśnie była ta symfoniczna destrukcja na 8289 obrażenia. Jak wam się podobało, możecie zasubskrybować, dać właśnie łapkę w górę. Także to jest, od razu powtarzam, postać modowa, którą sobie wgrałem do gry. Także do zobaczenia.